Witam Was serdecznie moi widzowie, ja jestem Prakero i zapraszam Was na 19 odcinek naszej serii w grze UFC 4 Stwórz Zawodnika. W tym materiale specjalnie na życzenie jednego z moich widzów zrobiłem, zrobiłem Dawida Malczyńskiego, tak jak widzicie. Typ zawodnika jest to kickboxer akrobata, taki mu wybrałem. Jeżeli chodzi o informacje ogólne to możecie sobie tutaj skopiować to co chcecie. Proszę bardzo, jeżeli chodzi o postawę no to wybrałem... Tutaj Christian Giustinio. Myślę, że jest OK. Muzykę to tam sobie dobierzecie sami, standardowo. Przejdźmy sobie teraz do wyglądu. Ustawienia włosów. Wybieracie włosy numer 20. Jeżeli chodzi o brwi, no to wybieracie brwi numer 3. Jeżeli chodzi o zarost, no to tutaj zarostu nie ma. Jeżeli chodzi o włosienie ciała, to też nie ma. Kolor włosów. Ustawiłem ciemny brąz brwi. Zarost i nie ciała tak samo. Jeżeli chodzi o informacje związane z głową, no to wybieracie szablon numer 14. Przechodzimy teraz do modelowania i tutaj możecie sobie zatrzymać w odpowiednim momencie, jak będziecie chcieli skopiować, ja powoli będę tutaj klikał sobie. Czyli tu macie głowę, tu macie brwi, tu macie oczy, tu macie policzki, uszy, nos, szczękę. Brodę, usta, no i na samym końcu wargi. Tam sobie możecie oczywiście zastopować, a ja teraz przejdę sobie do oczu. Jeżeli chodzi o kolor oczu, to wybrałem intensywnie niebieskie. Jeżeli chodzi o tułów, no to wybrałem ciało numer 1. Jeżeli chodzi o skórę, to wybrałem odcień numer 4. Jeżeli chodzi o tatuaży, no to tutaj kilka tatuaży wybrałem. Wiadomo, że nie ma identycznych do tych, które... Dawid Malczyński ma na lewym ręku, ale myślę, że to co tutaj widzicie jest na tyle podobne, że można to w jakimś stopniu zaakceptować. Już on pokazuję, które tatuaże wybrałem. Jeżeli chodzi o pierwszy tatuaż, to jest to standard tatuaż, tatuaż zwierzęta numer 6 na ramieniu lewym. Jeżeli chodzi o tatuaż pod tym tutaj tygrysem, nie lwem przepraszam, no to jest standard tatuaż portrety numer 3. Jeżeli chodzi tutaj o ten tatuaż na przedramieniu, no to jest to i, i, i Rezumi numer 2. No I takie dwa tatuaże wybrałem, po prostu jeden jest z jednej strony, drugi z drugiej. A jeżeli chodzi o, o ten tatuaż na bicepsie od wewnętrznej strony, to jest to portret numer 7 w portretach standardowych. No i to tyle, jeżeli chodzi o tatuaże. Jeżeli chodzi o ubrania, no to wybrałem białe spodenki, standardowe rękawice białe i ochraniacz na zęby węglowy. I tak to wygląda. Emotek to sobie możecie tam ustawiać, jakie chcecie. Mam nadzieję, że ten materiał się Wam spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba, napiszcie w komentarzach, co sądzicie. Ja bardzo dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych materiałach. Hej, hej.